to jak zwykle klasycznie bałagan downtown. Przyjechać tutaj to nie ma normalnie szans, żeby przeskoczyć w ciągu normalnej godzin przez Chicago. To jest, może to nie jest tak upośledzone jak Nowy Jork czy New Jersey, ale generalnie jedyna zaleta tego przejazdu jest taka, że faktycznie każdorazowo jak patrzysz na downtown, to widzisz się ogrom tego. Sorry za brudną szybę, ale... Ale no i... It is what it is! Kurde, tu mi jeszcze jakiś kołek wyskoczył spod fotela i mi blacha taka butelka. To dźwięk jest naprawdę nieprzyjemny. Podgrzewałem przy powietrzu, proszę, jak tu fajnie. No oczywiście jest odwieczne construction. Czyli my mamy tutaj w Chicago, generalnie w Stanach są dwa sezony. Jest zima i jest construction. Ale może wiecie, przynajmniej będzie pewnego dnia, jak to wszystko skończą, to będzie fajnie. Będzie można przejechać minutę szybciej. Ale jest drama twoja, mam się taka mela jeszcze mi na na szybie siedzi. To jest moment w miejscu, w którym akurat jest mi wygodnie trzymać telefon. Korporacje się budują, zawładnęły światem. Czyli jest pięknie, tak wszyscy chcieli. Ech, wam powiem. A tutaj placówka University of Chicago. My jedziemy dalej, przebijamy się. Idę robotę swoją, muszę jakąś tam wykonać i trzeba wrócić i mordować normalnie Niemczurów. Co to tu jest? Jak tu jest taki bardzo ładny budynek, który się ostatnio wybudował. No cholery to jest tam, jak muszę to naprawić, bo normalnie kołeczek w domu poszukać za kuźwa dolara. Zobaczcie, jakie to są warunki, kurczę. To nie jest tylko tak do końca, że są, tutaj są piękne drogi, ale no, wiecie, no robią, więc nie można mieć pretensji jak na razie. To nie jest fajne, to jest mieszkalny apartamentowy, jest bardzo ładnie usytuowany, tylko tak przy głównej drodze mieszkać, to wam powiem, to jest taka przyjemność bycia takim fraglesem, wiecie, że wszyscy widzą, zobaczcie, gdzie ja mieszkam, jak mam fajnie. O, ja dziękuję za takie mieszkanie, nie? I drogi pasy. Kierunkowskaz nikomu niepotrzebny, nie? Ty upośledzona kupo kału. O. No, dobre, to było dobre. Ten nie wiadomo, a ten chce w ogóle przeklasować stąd, tu. Także widzicie, wolna amerykanka.